Dobra, to zagraniczny album roku. Wiem, że będzie szybko, a nie zapomnijmy o tej kategorii. Trzecie miejsce, Jessie Ware, That Feels Good. Świetny album, powrót do muzycznych lat, do lat 70., 80. Jessie bardzo, bardzo mnie przekonuje od kilku lat już, od płyty w 2020 roku, What's Your Pleasure. To znakomity album. I pomyśleć, że nasza historia tak źle się zaczęła, bo piosenka Say You Love Me, która była chyba jest najbardziej znaną piosenką Jessie Ware, tak mi nie siedziała, tak nie mogłem jej słuchać. Kiedy leciała, to wyłączałem wszystkie odbiorniki, które były i pomyślałem, że nigdy więcej tej piosenki nie usłyszę, ale ta płyta That Feels Good, nie wiem, czy znacie? Nie znacie? Nie, nie słuchałam w świetna, całości. Świetna, single, no, ale... świetna, mhm. Świetna popowa i tutaj ta Jessie Ware, ten świat, ja kocham muzykę lat 70., 80., 90., więc Jessie zrobiła ogromny układ w tę stronę i za to jej bardzo dziękuję. Numer 3, numer 2. Znakomity album i tak nie podoba mi się, jak ludzie go hejtują. Album Cracker Island Gorillaz. Tak ma dużo złych komentarzy ten album, że to, co oni zrobili, a to jest 25-lecie, świętują 25-lecie, zrobili zupełnie inny album i to jest cały czas ta świeżość, której szukałem w muzyce tego roku. No i uważam, że ten album jest bardzo niedoceniony, ale okazało się, że Akademia doceniła go, bo ma nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album muzyka alternatywna i bardzo się z tego powodu cieszę, a to połączenie wielogatunkowości na tej płycie, czyli rock, pop, hip-hop, funk, elektronika. Bardzo, bardzo się ekscytuję, kiedy mówię o tej płycie, bo faktycznie ta płyta jest znakomita i to jest na pewno płyta, którą najwięcej razy przesłuchałem longiem, która po prostu towarzyszyła mi, świetnie się ją słucha w samochodzie. Po prostu buduje taką zarąbistą przestrzeń, taki zarąbisty świat, w który ja wchodzę i ja pierwszy stoję z biletem, żeby tam po prostu wejść i za każdym razem po prostu wchodzę w ten świat bez pytania i kocham słuchać tego albumu. Kropka. Pierwsze miejsce, mój ulubiony artysta, który jest artystą dla mnie wszechczasów, John Batista, którego kocham. Album We Are, wydany w 2021 roku. Uważam, że to jest moich 5 albumów najlepszych ever. Ale album World Music Radio, no to jest taki świat, do którego John nas ponownie też zaprasza, ale tym razem faktycznie pokazuje nam taki ten styl radiowy. Tam bardzo dużo utworów pojawia się też z różnych gatunków. Pojawiają się utwory po hiszpańsku. Pojawiają się jakby przestrzeń pojawia się na fortepian, na trąbkę, na instrumenty, które John Batista uwielbia. I ten album ma w sobie taką muzykalność i on ma w sobie taką muzykalność, która po prostu... I ja myślę, że trochę jestem niesprawiedliwy, bo ja uwielbiam Johna Batista. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. To jest doskonałe słowo. I zawsze dla mnie chyba będzie już wygranym, bo ma coś, co mnie porusza i ma to coś, czego nie ma nikt inny. Mhm. To jest dla mnie taki artysta i cieszę się, że ma tyle nominacji, między innymi w kategorii Album Roku. I przypomnę, w 2021 roku wygrał z największymi popowymi gwiazdami w kategorii Album Roku albumem We Are, który jest stricte soulowy. I to było niesamowite, że Akademia się otworzyła na takiego artystę. I ostatni dokument, który jest na Netflixie, American Symphony nazywa się. I głównym bohaterem właśnie jest John Batista, bo jemu jest poświęcony ten dokument. Uważam, że warto go zobaczyć, bo pokazuje super człowieka, super muzyka i bardzo wzrusza. Polecam zobaczyć ten dokument, polecam posłuchać tej płyty i John Batista to jest... Kropka. Widzicie, jak szybko? No, zagraniczne płyty roku, Ben Howard, Is It, płyta dosyć popowa jak na Bena Howarda, który z reguły tworzy nieprzystępną muzykę, a na pewno nie dla każdego. Dużo na niej popu i jak zwykle Ben Howard jest doskonały. Świetna okładka. Tak jest, świetna okładka. Na pewno Keaton Henson, House Party, kolejna popowa płyta niepopowego artysty. Bardzo gorzka w przekazie, bo to jest płyta o upadłym gwiazdorze, który nie potrafi poradzić sobie po tym, jak już nie jest tak rozpoznawalny i ta kariera lekko zwolniła. Ale niezaprzeczalnym numerem jeden jest Hozier. Jego druga płyta, Wasteland Baby, jest moją płytą wszechczasów. Jedną z najważniejszych płyt w moim życiu, znam ją na pamięć. Przesłuchałam ją setki pewnie razy. No i Hozier ponownie nie zawodzi. Unreal Unearthed. Płyta, która
jest jednym wielkim hasłem Memento Mori. Pamiętaj o śmierci. Hozier napisał ją pod wpływem fragmentu piekła Dantego, boskiej komedii Dantego, i ta płyta oparta jest właśnie na kręgach piekła. Jest o apokalipsie, takiej biblijnej, ale też także naszej codziennej. O rozpadających się związkach, o tym, jak w pandemii wiele osób, wielu z nas nie potrafiło się odnaleźć w tych swoich nowych światach, jak te światy runęły. Ta płyta powstawała właśnie w pandemii. Andrew Byrne, bo tak nazywa się Hozier, opowiadał mi o tym wszystkim, o swoich inspiracjach, więc też zaliczam tę płytę do takich bardzo znamiennych w tym roku, ponieważ udało mi się porozmawiać z Hozierem. Apokalipsa, śmierć, dużo mroku, ale ja uwielbiam Hoziera za to, że ma ogromną łatwość do pisania piosenek o charakterze hymnowym. To są takie wielkie pieśni, ale jednocześnie niesamowicie radiowe i zapamiętywalne. Śpiewamy te piosenki razem z nim. Nie ma niczego lepszego z zagranicy, co w tym roku słyszałam, i tak pozostanie. I to jest mój kanon, jeśli chodzi o płyty. Ale w moim mieszkaniu i w moim domu, w mojej rodzinie panuje kult Rolling Stonesów. Więc nie możemy zapomnieć o tym, że Rolling Stonesi wydali po 18 latach od poprzedniej studyjnej płyty album Hackney Diamonds. 24 album studyjny. Album, na którym nie ma złej piosenki. Już pierwsza, Angry, wskazywała na to, że Stonesi są w znakomitej formie. Dlaczego nie wydali od 18 lat, przez 18 lat albumu? Bo cały czas byli w trasie. To są 80-latkowie, którzy mają werwę po prostu nastolatków. I lubię w tym albumie to, że tu nie ma piosenek dopychanych kolanem, żeby tylko wydać płytę, żeby coś zrobić. Tylko tu każda piosenka jest świetna, znakomita, skończona, pasująca do innych i ma ten sznyt Rolling Stonesów, a jednocześnie widać, że oni podążają z duchem czasu. Nie wiem, czy wiecie, ale jak strasznie oni są aktywni w social mediach. Mick Jagger prowadzi swoje konto na Instagramie, publikuje zdjęcia z podróży. To są starsi panowie, ale myślę, że z chęcią poszłabym z nimi na imprezę. Zresztą premiera tej płyty odbyła się w nowojorskim klubie Rocket, jeśli dobrze pamiętam. I wiele bym dała, żeby tam się znaleźć razem z Lady Gagą. Zresztą na tej płycie jest też Stevie Wonder, jest Elton John, Lady Gaga. Hackney Diamonds, baby! Tak, super jest ten single z Lady Gagą. Świetny. Ola, no, ale pokazywałeś te albumy, które mają naprawdę okładki, jedne z najlepszych i... Kurczę, nie wiem. To jest Hozier. To jest naprawdę on. No, świetne. Wśród robaków i w ziemi pogrzebany. Jeszcze to ja dodałbym tylko, bo pokazywałaś Miley Cyrus płytę i też uważam, że warto wspomnieć o tej płycie w tym roku. Po prostu Miley pokazała, że naprawdę jest w szczytowej formie. Najlepszej formie, jak dla mnie. Czy pan Stok FM doceni? Ja powiem coś bardzo kontrowersyjnego, Stonesów, ale ja nie jestem fanem Rolling Stonesów. Wow. Tak, niestety. Nic na to nie poradzę, ale tak samo jak ja nie jestem fanem Radiohead. I tutaj środowisko alternatywy. No, jak to? Jak to? Przecież to jest Radiohead. I poza wyjątkami, tam jakieś utwory są, które oczywiście lubię, ale nie rozumiem fenomenu OK Computer, na przykład. Płyta In Rainbows, spoko, ale na przykład płyta solowa Toma Yorka Anima, to była płyta, która mnie rozwaliła emocjonalnie i to była moja płyta roku, swoją drogą. Więc to też nie tak, że jestem jakimś tam zatwardziałym radykałem. Czyli Dinozaury Rocka? Nie, zostawiam, bo bardzo ważne. Ale ja oczywiście szanuję. Ja jestem z tego teamu The Beatles akurat. I swoją tak drogą. Super. No. Natomiast, jeśli miałbym wymienić pokrótce, to tak. Nick Waterhouse, The Fuller, czyli to jest takie bardzo amerykańskie lata 50. rock'n'roll. Warto zwrócić na nie uwagę. Padło to już wcześniej hasło Memento Mori, no to ja powiem Depeche Mode, Memento Mori. Dalej jest TK Maidza, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Sweet Justice, czyli to jest takie bardzo odlotowa w ogóle płyta. Jeśli lubicie bardzo taką nastrojową muzykę, to Aleksandra Strelicki i płyta Neo Romance. Taka powiedzmy...
Ja chyba nie znam. Razem z Kanye Rani mogłyby koncertować. Bardzo się cieszę z powrotu zespołu The Arcs, czyli to jest tam Dan Auerbach plus kumple Electronic Chronic. I teraz powiedzmy ta trójka, którą ja mógłbym jakoś tam wyróżnić, to jest Metallica 72 Seasons. I odrzuciliśmy Stonesów jako dinozaurów rocka. Ja jestem byłym metalem, więc wypraszam sobie. Okej, boomer. Cieszę się z powrotu Metalliki i jestem... to jest płyta, przy której w ogóle bardzo fajnie się biega. Jungle Volcano. Tak. I to jest, i gdyby nie mrozu, to ja bym, być może bym przegapił tą płytę. Słuchajcie, to jest płyta, do której ja tańczę. To jest płyta, przy której ja robię kolację. Zawsze włączam głośnik, odpalam płytę i słucham właśnie Jungle Volcano. Mm. Jest tyle fajnej, dobrej energii. Ja latam i gibam się w tej kuchni, jak normalnie nie tańczę. Tak tutaj odpalam płytę Jungle Volcano. Jest tyle ciepła, tyle takiej fajnej, dobrej, pozytywnej energii. Czyli miałeś już nie tańczyć tak jak król, ale melodia Jungle przypomniała ci kroki. A ja muszę zacząć gotować, żeby docenić tę płytę. Tak, ja kolację robię przy Jungle i dzisiaj jak wrócę do domu, moja żona już powie, o Jezu, znowu włączasz tę płytę. Ja tak, ja po prostu szaleję tam jak Hugh Grant tam w tym filmie, no, jak się nazywa ten film? Love Actually. Love Actually, dokładnie. Mówię, nie mam słabości, nie mam pamiętam tytułów. Natomiast płyta, która jest moim takim duchowym, emocjonalnym uniesieniem, która mnie po prostu ściska i płyta, na której też nie ma złego utworu, to jest Black Pumas. Wygadałeś ostatnio w social media, zauważyłem. Udałem, że nie widzę tego. No, ale to jest, słuchajcie, mnie i ściska i za serce, i za duszę, i tam są utwory, przy których chce mi się po prostu płakać, jestem wrażliwcem i... To nie ma nic nowego. To nie ma nic nowego. Ale ta płyta, już z każdym singlem, które zapowiadały tę płytę, ja już czułem, że nadchodzi coś naprawdę bardzo fajnego. I jak posłuchałem tej płyty w całości, i to jest też jedna z nielicznych płyt, które słucham od początku do końca, to jest właśnie Black Pumas i Jungle, bo ja kolację przygotowuję przez 40 minut i to jest taka dla mnie płyta na kolację, na przygotowanie kolacji. Więc... te dwie płyty, przede wszystkim Black Pumas i Jungle, to są takie moje topki zagraniczne. Okay. Reszta, które wymieniłem, to są też takie płyty, które... doceniasz. Które doceniam i fajnie, że się ukazały i na które zwróciłem uwagę.